Witajcie w pierwszym Vlogmasie, zawsze chciałam to powiedzieć. I w końcu moja marzenie się spełniła, w końcu nagrywam Vlogmas. Mam nadzieję, że cały ten grudzień, może nie cały grudzień, ale po większość grudnia spędzimy razem. Bo ogólnie nie będę nagrywać niestety, no fizycznie po prostu nie jestem w stanie nagrać chodząc do pracy na czterobrygadówce całego Vlogmasa, całego grudnia. Więc mam nadzieję, że chociaż 9 Vlogmasów się pojawi. Co robi? Pomyliłam tak. Mam nadzieję, że się pojawi i że spędzimy razem wszystkie no te fajne chwile. A dzisiaj ogólnie zabieram Was do galerii, ponieważ jedziemy, ja razem, no sama, bez nikogo, jadę do galerii, żeby kupić jakieś super... O Jezus Maria, kocie, co to robisz? Jadę do galerii, żeby kupić jakieś fajne ozdoby świąteczne. Słuchaj, będzie w domu, będzie przygotowywał jakąś firmę niespodziankę czy coś, bo ogólnie właśnie to jest taki mały jakby 30, tak naprawdę jest 1 grudnia. No i jedziemy kupić jakieś super świąteczne ozdoby i mam nadzieję właśnie, że uda mi się kupić jak najwięcej takich ładnych ozdób w Pepco i właśnie w jakichś innych sklepach, żeby udekorować dzisiaj pięknie dom, więc dzisiaj w dzisiejszym Vlogmasie będziemy pięknie nasze mieszkanie dekorować jakimiś super fajnymi rzeczami. Serio, kocham święta, uwielbiam święta, ale teraz właśnie widzę, że już mam, o Jezu, mam 20, za 20 jest już 15 i ja muszę szybko biegnąć. I w ogóle widzę, no dobrze, nie? Widzę, że przez okno pięknie pada śnieg i to jest takie super, że takie wiecie, 1 grudnia i już Vlogmas pierwszy i śnieg pada i to jest takie super. Zaraz wam zaraz pokażę. Ja teraz już się ubieram i lecę wódko i lecę na autobus. A więc witajcie teraz niespodzianka dla Karoliny. Oddawaj telefon. Nie! Tak, ty zamykasz oczy tym. Jak to? No dałam się na główkę. Aha. To nie się. No. No i chodź. Idziemy. Idź przed siebie. Kurczę, czekaj. O. Ja ci powiem, zostawałem. Dobrze? Do kuchni? Nie. Ty nie widzisz nic, prawda? Nie. Odwróć się. Dobrze? Nie wiem. Stój tak? No. Czekaj. Nie wyglądaj. Nie wyglądam. Będę ściągnąć. O mój Boże! Tego się nie spodziewałam. Błagam cię. Nie mocno. O mój Boże, jak pięknie! No może sobie nagrywać dalej. Ale się postarał, chłop, no szok. No nieprawda. Spinałem się tym po schodach do domu. Picunia. Patrzcie, to jest moja picunia, a ona to jest jego. Okej, to jest szybka historia. Spinałem się z tym wszystkim do domu. Miałem klucze w jednej ręce i się wypierdzieliłem na ostatnim schodzie. I wszystko padło na ziemię. Taki właśnie od nas, ale Jezu! No nie, no szok, rosną chomikowi kwiatki. Jeszcze płatki róż, jak słodko, powiem cię. No, znaczy to nie jest słodko. No przepięknie, dziękuję, kocham cię. Tak właśnie wygląda moja tacka właśnie na stoliku, którą mega długo przygotowałam, mega długo szukałam właśnie takie fajne rzeczy, które będą idealnie pasować. No i w końcu znalazłam ten reniferek, przecież jest z Rossmana za 9,99. Nie wiem, czy go znajdziecie, bo byłam już w 3 Rossmanach i już go właśnie nie widziałam. Ale jest przepiękny. No właśnie moje dwie zdobycze nowe, czyli właśnie ta choineczka srebrna i domek. I jeszcze świeczka, którą już kupiłam w którymś vlogu właśnie, tylko nie do końca wiem, którym, jak robiłam zakupy z Pepco, więc tam dobrze jest na kanale Bambi i Cond. Jest na kanale, więc na pewno go widzieliście już i tak właśnie prezentuje się no cała właśnie taka tacka.
Tacka jest właśnie z Biedronki za 29,99. Powiem wam szczerze, że mega mi się to podoba i efekt jest świetny. I naprawdę ta girlanda, nie wiem, kurtyna, jak to się nazywa, świetlna LED, jest naprawdę prześliczna i przepięknie wygląda. I powiem wam, że ten pokój od razu robi się taki cozy, taki mega świąteczny też. I naprawdę mega fajnie wyglądają te poduszki właśnie z... które wam pokazywałam z Biedronki. Boże, z poszewki z Biedronki prześliczne. Takie właśnie, nie wiem, jelonki, nie wiem, jakieś czaszki, nie. Ale są prześliczne. Bardzo ładnie wyglądają, są bardzo mięciutkie. I mega, mega pięknie właśnie wygląda ten stolik. Na pewno właśnie jak tą świeczkę jeszcze odpalę, to wam zaraz chwilę pokażę, że naprawdę mega świetny klimat jest, więc zaraz pokażę wam. I zaraz wam pokażę, jak wygląda reakcja Sławka. Zamknięcie. Dobra, Bibi. Powoli idź. Dobra. Jeszcze nie możesz odprawić, czy jest coś? Czekaj, uważaj. Choinka. Nie, jaka choinka. Dobra. Otworzy. Otworzyłeś. O, co to się stało? Ale klimat świąteczny. No, ej, piękne, nie? Prześlicznie. Pokazała się widzom. Na vlogu właśnie jak to wszystko wygląda pięknie. I w ogóle patrz, ta choinka jest w ogóle, nawet nie wiedziałam, że ona świeci. Ale fajna choinka. I dopiero jak już rozpakowałam ją i takie patrzę, jak świeci. O, fajnie. No, ale przepięknie. Ale co myślisz, że serio? No ładnie, jak to powiesiłaś? Normalnie. Spięłam się tutaj i... Spięłaś się, wisiałaś na pieniądze. Nie wisiałam. Pięknie. A tutaj właśnie ci się podoba to? To jest mega takie, wiesz, takie już świąteczne i tak dalej. Ale musisz tutaj pobawić, popatrz, w ogóle nie zauważyłeś, że mamy nowe nie poduszki. Fajnie. Tak? No. A to ci wygląda z tej strony? Zobacz sobie z tej strony. No, fajne. Tak. A teraz idziemy otwierać kalendarz adwentowy. Jak już wiecie, z ostatniego vloga mam kalendarz adwentowy z Kindera. Za chwilę go otworzymy i jeszcze mam, uwaga, tam. Mam z kalendarz adwentowy z Revolution. You are the Revolution Advent Calendar. Jezu, teraz się boję, że... No tak, wysypiam się na pewno, więc zaraz do was wracam. Dobra, jednak się nic nie usypało, więc jedyneczkę zaraz otwieramy, więc zobaczymy, co tutaj mamy. Wydaje mi się, że to jest może jakaś szminka. Ogólnie jakbym chciała wam powiedzieć tylko, że nic tutaj nie patrzyłam z opakowania, co tam może być i w ogóle, co ogólnie jest w tym kalendarzu, bo chciałam mieć właśnie taką... Przestań, nic nie patrzyłam, uspokój się! Chciałam po prostu mieć małą niespodziankę, żeby zobaczyć właśnie, co tam jest. Więc otworzymy właśnie pierwszą jedyneczkę. Jejku, ja chyba teraz tego tak nie otworzę jedną ręką, więc zaraz wracam do was z otwartym produktem. W jedyneczce mamy taką właśnie szmineczkę czerwoną. O Jezu. O, w sztywcie. Nie lubię za bardzo w sztywcie, ale jest dosyć ładna. Więc ono się jakoś przyda do czegoś. Drugi kalendarz. Szukamy jedyneczki. Dobra, jest tutaj. I otwieramy. Ciekawe, co będzie. Ja stawiam, że będzie szokobons. O nie, już przegrałam. Nie, Kinder Bueno. Dobra, udało się. Mini Kinder Bueno i... Ciekawe, co będzie w dwójeczce, czyli jutro. Chciałam tylko właśnie powiedzieć, że nagrywam... Nagrywać będę codziennie otwieranie kalendarzów, ale nie będę nagrywać codziennie vlogów, ponieważ jest to niestety fizycznie niemożliwe, więc na to widzicie, będziecie widzieć kilka otwierań kalendarza w jednym vlogmasie. I właśnie na koniec dzisiejszego vlogmasa nałożyłam sobie tą szminkę. Całkiem nieźle to wygląda. Myślałam, że będzie jakoś tak źle wyglądać. Chyba mi się tu wyrywa. Nie wiem, że ten kot. I chciałam właśnie wam podziękować, że byliście w tym vlogmasie numer 1 razem ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobał i następne dni były z vlogmasem coraz lepsze, coraz bardziej fajne i że wam się jeszcze bardziej podobały. Także no,
Co, my już zbieramy do montowania. Bambi będzie mnie gonić jak zawsze, jak mówię, dzikus. Ale tak, mam jeszcze do nagrania intro, bo chciałam właśnie nagrać już wczoraj, przedwczoraj, ale się nie udawało, bo coś tam. W końcu muszę nagrać to intro, no i publikuję na YouTube'ku już dzisiaj o godzinie 20. Zostało z Bambi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żebyście nie pominęli żadnego mojego filmu. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało jeszcze raz i do zobaczenia w następnych vlogach. Cześć!